Prokuratura oficjalnie potwierdziła, że podmieniono ciało Anny Walentynowicz z innej osoby z katastrofy smoleńskiej. Błąd popełnili Rosjanie, czy błąd popełniła Ewa Kopacz i polscy lekarze, którzy pojechali do Moskwy, żeby pomagać w identyfikacji zwłok? Błąd popełnił jakiś człowiek, który przyczepił nie tę tabliczkę do tej trumny. Takie sytuacje mogą się zdarzać, chociaż nie powinny. Był błąd ludzki, niepotrzebny, ale pamiętajmy o tym, co się działo po 10 kwietnia, jak wszyscy chcieliśmy, żeby ofiary katastrofy szybko wróciły do Polski, jak chcieliśmy, żeby miały godne, uroczyste pogrzeby, jak chcieliśmy po prostu, żeby już byli w Polsce. Wydaje mi się, że strona polska i minister Kopacz robili naprawdę wszystko, żeby ten czas przebywania ofiar katastrofy w Rosji był jak najkrótszy. Pierwszy raz mieliśmy do czynienia z tak wielką katastrofą, z takim wielkim zniszczeniem, uszkodzeniem ciał, bo przecież trzeba sobie zdać sprawę, że to był bardzo, bardzo trudny proces i cieszę się, że udało się, że każda ofiara katastrofy ma własny grób. Były katastrofy na świecie lotnicze, że nie udało się tego zrobić i wszyscy mieli jedną wspólną mogiłę, więc wykonano wielką pracę. Na pewno to nie naprawi czy nie pomoże rodzinom. Taki błąd się zdarzył, niepotrzebnie się zdarzył, ktoś się pomylił. Mam nadzieję, że to jest jeden, jedyny błąd. Jest to fatalna rzecz, że zostały zamienione. Natomiast jeżeli chodzi o winę pani ówczesnej minister Kopacz, która z własnej woli pojechała do Smoleńska i starała się i otoczyć opiekę rodziny i pomóc lekarzom, którzy w różnych układach tam pracowali. Ja pamiętam w kondycję, w jakiej ona wróciła wówczas i nikt nie zazdrościł tym ludziom, którzy widzieli ten koszmar, bo nie zdają sobie często sprawy, jak wygląda katastrofa lotnicza, kiedy samolot ląduje nie na podwozie, a na dachu. No, nie chcę tego rozwijać, natomiast to jest straszne. I jeżeli pojechała z własnej woli, jeżeli wykonała określoną czynność, jeżeli nadzorowała określone służby, no i przyjechała w emocjach, podała pewne zdanie, no być może przeprosiny by wystarczyły. Ja tego nie wiem, natomiast to jest... Ja przeżyłem to może nie tak jak pani Kopacz, która to widziała, natomiast każdy z nas zdaje sobie sprawę, że dziś po pewnym okresie czasu widzimy to trochę inaczej, jak widzieliśmy wtedy, tuż po katastrofie. Gdybyśmy przez 2 tygodnie tych ofiar nie pochowali, tylko robili badania, to proszę sobie wyobrazić, w jakiej kondycji byłyby rodziny i w jakiej kondycji dziś te rodziny są, kiedy, tak jak pan mówi, nie mają pewności, kto gdzie został pochowany.